Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, witam was w moim chargerku, który niestety jest bardzo kiepski na offroady. Tutaj jest takie właśnie wyzwanie offroadowe i każdy wybój to jest, praktycznie wylatuje w powietrze, więc nie wiem, jakiś jest niesterowny i w ogóle jaja takie, że hej. Dlatego chcę sobie kupić nowy wóz. W Miami widziałem fajny pakiet samochodu, że tak powiem. Tutaj, sprzedawca Miami, odwiedź. I tu był Jeep Grand Cherokee, który mi się podobał. Mam 75 tysięcy kasy i nie wiem, na co mi właściwie starczy. Po co mi to? To chcę zobaczyć. Tu był chyba gdzieś Jeep. O, rzecz w mordę, jakie to wszystko drogie jest. Tu był Jeep? Nie, tu nie było Jeepa. Gdzie był ten Jeep? Chwileczkę, kolekcja. Zobaczmy na kolekcję. Czemu one takie drogie? Czy były chyba tańsze? Ja chyba jakichś perków nie mam teraz. Tu mam tego Rama, ale to jest tylko na ulicę. Moment. Naprawdę ten charger jest... wylatuje gdzieś, znaczy wyskakujesz i człowieku lecisz. Kupimy sobie Jeepa. Tak, idziemy do Nowego Jorku. No ciekawy jestem tego samochodu. Raz widziałem w multiku, że ktoś naprawdę nieźle wymiatał tym autem. Kupię sobie to za niebieską gotówkę, chociaż może, wiecie co, spróbujemy jazdę próbną. Co wy na to? Anuluj. Jazda próbna. O, myk. Podoba mi się to auto. W rzeczywistości wygląda naprawdę kozacko. Chociaż jest to duży klocek. No właśnie nie wiem, jak to będzie tutaj wyglądało. Give that thing a proper shakedown. Nieźle. Kozacki jest. Podoba mi się, naprawdę. Chociaż wiem, że też Skyline jest... ten, chodzi mi o R34, jest dobry na offroady, z tego co słyszałem. Ale powiem wam, że jest zbyt popularny, dużo osób go ma, no ja też go będę później miał. I wersja offroadowa niespecjalnie mi się podoba. Ja lubię Skyline'a w jego czystej postaci. I pewnie chciałbym, żeby taki sobie był. Dobra, wracamy. Anuluj, myk. I zobaczymy, jakie tu są jeszcze samochody, bo tu właśnie były te fajne auta, które chciałbym mieć. Myk. I tak, jest Grand Cherokee, jest ten właśnie Skyline i on mnie korci, on jest zajebisty. Jest ten Dodge, Raptor jest. Raptor też jest ciekawy. Przejedziemy się nim, zobaczymy. Jeszcze nim w sumie nie jechałem. I można go masakrycznie przerobić. Okej. Tutaj też mamy napęd 4x4, więc... O nie. Ten jest... wolny jak cholera. Nie, dobra, dziękuję. Dziękuję panu. Masakra jakaś. Ten jest straszny. Dobra, myk. I tak, Raptor odpada. Focus. Słyszałem, że też Focus jest dobry. Mamy tego Nissana. Nie wiem, czy się właśnie skuszę na Nissana, czy na ten... Aha, Chevroleta już posiadam. I właśnie teraz taki pomysł. Co by tu wziąć? Czy tego? Skyline jest świetny. Zajebisty, naprawdę. Biorę tego. Biorę Grand Cherokee. Przykro mi. Kupujemy. Chciałem go sobie dzisiaj kupić i tak go sobie zrobię. Myk. I teraz tak. Kupujemy sobie od razu wersję offroad. I tuningujemy Grand Cherokee. Zobaczymy, jak on będzie w ogóle wyglądał w offroadzie. No ciekawe. Dobra, wybierz zestaw. Mogę ten drugi? O, mogę ten zainstalować. No i całkiem niedrogie to. Zobaczmy, jak będzie wyglądał. Okej. Wow! Nieźle. Okej, dobra, spoko. No co, zmieniamy coś, nie? Optyka. Kolor. Może kolorek. Czarny. Bierzemy czarny. Trochę kasy mam, więc mogę się pobawić. Zderzak przedni. Sporo tego jest tutaj.
Okej, biorę ten. Nieźle. Ten. Biorę ten. Myk. Błotników nie mogę jeszcze zmieniać. Tylnych też. Osłony. No tutaj się dużo nie nazmienia. Spoilery mogę. Ciekawe jak... Właśnie oficjalne. Jezdnia. Motyw wyścigowy. Teren. Sporo tych fel. 57. Właśnie a ostatnio pojawił się news odnośnie The Crew, że będzie dodawany coraz to nowy content. Będzie gra aktualizowana regularnie. Także prawdopodobnie też może będą się pojawiać jakieś samochody nowe. Chciałbym w sumie. Nie, bierzemy te z włókna. Spoiler. No możecie sobie przeczytać na właśnie oficjalnej stronie The Crew o tych nowościach, jakie mają się pojawić. Teraz ogólnie pojawiła się jakaś aktualizacja. Pobierałem patcha, który miał tam 100 mega jakoś. Nie wiem, czy on coś tam dużo pozmieniał, ale... Wezmę sobie tą maskę. Wow, prawie cały przód to włókno węglowe. Ciekawe. Ale tu chyba nic nie nawrzuca. O nie, coś mogę wrzucić. No to ciekawe. Mam tu jakieś części, ale... Uuu, zobaczcie co tu mam. Ale zobaczcie, zmienia sobie te części i nic tutaj wizualnie się jakby nie zmienia, tylko pojawia się ta skrzynia i sobie instalujemy. No dobra, może być i tak. Dobra, stół mi się znacznie zwiększy. Myk. Skrzynia biegów to była. Wirnik, nic nie mam. Opony, nic nie mam. Hamulce, fajnie. Kupujemy. Dyferencjał, też nie ma nic. Redukcja masy, o, tu coś mamy. Zobaczcie, redukcja masy i nawet waga się zmniejszyła o 5 kg. Tak? Tak, coś tu się zmniejsza. No to bardzo dobrze. Kupujemy. No i w zasadzie tyle. Mamy stuningowanego Jeepa. I ja mam właśnie takie wyzwanie, które będę musiał teraz sobie ukończyć. Jestem ciekawy, jak poradzi sobie ten Jeep na offroadach. To było trochę nierozsądne, bo sporo klasy straciłem. I dość ryzykowne, no bo nie wiadomo jak będzie mi się tym Jeepem jeździło, ale wygląda przekozacko. Strasznie mi się podoba. Dobra, i tu mam takie wyzwanie, w którym będę się ścigał z Bentleyem i miałem spory problem, aby ukończyć je przy pomocy Dodge'a Chargera, bo jak wam mówiłem, jest kiepski w opanowaniu na jakimkolwiek wyskoku. Ale teraz mam Jeepa, no i myślę, że jakoś to będzie. Mam nadzieję, że lepiej. Oh yeah! Chodź, Bentley. So we're clear. Winner gets to lose his ride. You got it. I hope. Okay. I opcja jest teraz taka, że on jedzie asfaltem, a ja mogę sobie skracać offroadem też. Oh yeah. Zobaczymy właśnie jak ten sobie poradzi na offroadach. No jestem ciekawy. Już pierwszy. Pierwszy fragment tutaj poszedł mi lepiej, bo wtedy pamiętam, że Bentley mnie po prostu wyprzedził. O, też zarzuca, o rany. Ale nie aż tak bardzo jak w przypadku Chargera, tam to była masakra. No i tu mamy napęd 4x4, więc myślę, że pod tym względem też będzie lepiej, jeśli chodzi o trakcję na offroadach. O, wyprzedził mnie chyba. I tu naprawdę nie jest łatwo wygrywać. To nie jest Need for Speed i oni nie będą hamować nam przed metą. Dlatego trzeba się mieć na baczności, niestety. Fajnie brzmi ten Cherokee. Wow. Ekstra. Dobra, nie wiem czy go jeszcze dogonię, ale rzuca troszeczkę. Na pewno nie tak źle jak w Chargerze, ale myślałem, że będzie lepiej. Jednak myślałem, że będzie lepiej. Na asfalcie sobie w ogóle nie radzę. Ale zaskakująco dobry jest ten Cherokee, jeśli chodzi o przyspieszenie. Tutaj jestem zadowolony. No jak się przesiadłem do Forda Raptora, to była jakaś rzeźnia. Tamtym się po prostu nie przyspieszało. Dobra, i teraz mam pole do popisu, jedziemy, prosta droga,
Zaraz wbijam znowu na ten off-road, znaczy znowu. Dla mnie znowu, no ale wtedy tutaj chargerem to się wywracałem, no masakrycznie, bo nie wiem czy kojarzycie, ale w odcinku, kiedy grałem właśnie z kolegami, z Adrianem i Sebastianem, to miałem spore problemy przy przechwyceniu, misja przy przechwyceniu, gdzie mój charger się obracał po prostu jak chciał. I zobaczcie, no pięknie. Ja nawet tego na Bentleya na mapie teraz nie widzę, to jest coś wspaniałego. I... juhu! Pięknie! Zajebisty jest. Oh yeah. Uwielbiam go już, go uwielbiam. Dawaj mi swój wóz! Bo chyba mi da swój wóz, tak? Czy nie? Oh yeah. Hey, wait, I'll give me a break! Best of three? No time, brother, see you around. Hey, I've been robbed! Hey! Oh. A co z moim jeepem? I ciekawe właśnie, czy ten wóz będzie teraz mój, czy nie? No ja się tak zastanawiam. Okej. Dobra, muszę chyba im uciec, dobra. No to oczywiste raczej. Jodę Bentleyem jakimś hardkorowo stuningowanym. Autobus. Oh yeah. Okej, jadę prosto może. Zobaczymy czy coś tak... Wow! Pój! Widzieliście to? Milimetry dosłownie. O rany. Wow! Co to było? O rany. Tu jest blokada, zawracamy. U, dobrze się zbiera ten Bentley. Cholera, wszędzie pełno policji. Tu jest jakiś most. Dobra, jedziemy na most. O kurde, nieźle się zbiera. O, w dupę, pojechałem pod prąd. No dobra. O, pięknie. Goń mi śmigłowiec. Dobra, bierzemy sobie mapkę, powiększamy. Na razie mam długą prostą, więc tu sobie będę jechał. Muszę jakoś wydostać się z Nowego Jorku. Bo to raczej nie jest dobry pomysł, aby w mieście, gdzie jest bardzo dużo kamer, uciekać przed policją. Okej, dobra. Gaz dodechy. Tu mamy jakiś most. I myślę, że z nim się wydostanę gdzieś na jakąś autostradę albo cokolwiek. Będę musiał zwijać. Pięknie. Wow, niezły jest ten Bentley, mówię wam. Oh. Okej. Dobra. Teraz tak, tu mamy kolejną blokadę. I tu się przedostanę. Pięknie. Ciekawe, czy to są też kolczatki drogowe. Dobra, już ich gubię. Aj, mało brakowało. Ile jeszcze? 20 sekund? No nie, to mnie jeszcze złapią. Cholera. Niedobrze, dobra, tu mamy zjazd na autostradę jeszcze. Ale może nie złapie mnie ten promień policyjny. Mam nadzieję przynajmniej taką. Tu ostry zakręt, hamujemy. Jest! Świetnie! No i właśnie, ciekawe, czy ten Bentley będzie mój. Hey, Connie, right? And you must be Ben. How's it going, bud? Sorry, he's shy with new people. Me too. But Ben, I need you and your mom to strap in tight, okay? We're going on a really exciting drive. Okej, podążaj. Czy to jest GT 500? Tak, to jest GT 500. Nieźle ten Bentley sobie radzi, kurczę. Strasznie dobrze się nim hamuje i przyspiesza. No i skręca oczywiście. Rowery tam stały, tu też rowery. Rany, to jest dużo rowerów, to jest najlepsza gra na świecie. Wow. Coś ostro skręca, za ostro skręca, tak to zaprogramowane jest trochę śmiesznie. Okej. Nieźle.
Spójrzcie, jak to wygląda, Leanny. Nie ma drugiej takiej gry, mówię. Coś niesamowitego. Dobra, ale skupmy się tu na jeździe. Tam na górze jakiś samochód. Wow. 990, to tak te samochody zapieprzają? Heja! Dobra, jedź pierwszy, mam. Idziemy chyba na jakieś przedmieścia tutaj. Znowu rowery. Ojejku! Sorki, ale tak rozkro zahamował, że szok. No jestem ciekawy, czy uda się jakikolwiek samochód podnieść z moich, które mam teraz, do takiej statystyki jak tutaj jest. 990 to jest, kurczę, sporo. I naprawdę tym samochodem jeździ się dobrze. No chciałbym to już sobie przetestować. Na przykład takiego Chargera podnieść do takiego statu. O rany, wiecie co to by było? Szczególnie tą wersję wyczynową, którą bardzo fajnie mi się driftuje. Wow, to było coś niesamowitego. No ale żeby taką statystykę osiągnąć, musiałbym nim dużo jeździć. A przynajmniej zdobywać jakieś tam części i wkładać sobie do niego. No ale to jeszcze ogarnę. Jeszcze mam... Jeszcze mam zamiar dzisiaj wam pokazać coś jeszcze. Coś. O, nawet nie poszło mi najlepiej. Ale dobra. Do Chiroki poszły części. Czyli nie będę pewnie miał mojego Bentleya, czy tego Bentleya. No niestety, nie ma tak lekko. A co z Bentleyem, ej? To jest too bad Ben never got to meet his dad. Dayton would have been a great father. You think so? He did a good job with you. I co, ej, a mój... Aha, chyba mnie odwiezie koleś tutaj. Do chaty? Nie, tu coś nowego ma być. A jest mój Grand Cherokee. Ej, skąd my właściwie wyjechaliśmy? Aha. Okej. So despite letting that thief get away, you did get my money back. You're a thief too now, asshole! Don't let it go to your head. Understood. Now you gotta earn your keep. Your first job. Dobra, moi drodzy, pokażę wam jeszcze dzisiaj jazdę McLarenem MP4, ale bardzo, bardzo trudny wyścig. Wyścig do obserwatorium. Naprawdę ani razu, jak jechałem sam, nie udało mi się tego ukończyć dobrze. Naprawdę, to jest ciężkie. Ciężkie w cholerę. I mimo to spróbuję z wami to teraz przejść i przy okazji poopowiadam wam coś. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, twórcy wspomnieli coś o regularnych update'ach, więc myślę, że The Crew stanie się czymś takim na kształt NFS World. Oby to nie były takie przesadzone mikropłatności i właściwie gra jest nastawiona bardzo na mikropłatności, bez nich ciężko jest wygrywać. No i no wiadomo, gra musi się z czegoś utrzymywać i prędzej czy później będą takie elementy, za które każdy będzie chciał zapłacić. Ja się z tym zgadzam, ale no z drugiej strony też, żeby nie było tak, że najszybszy samochód jest tylko za boosty i jest cholernie drogi. Za boosty, za te takie niebieską gotówkę. A druga sprawa to jest oszukiwanie w grze. Ja nie wiem, jak ludzie mogą w ogóle... Są tworzone jakieś tam programy, naiwni ludzie to ściągają sobie wirusy na komputery i jakieś programy szpiegowskie czy inne bzdety, żeby tylko w jakiejś tam grze sobie wymiatać. Zamiast skupić się naprawdę na fajnej rywalizacji między graczami, na poznawaniu tej fabuły, to jest esencja The Crew. I zdecydowanie najbardziej zajebiaszcza rzecz. Jak ktoś, nie wiem, kupuje grę za ponad 100, żeby tylko w niej oszukiwać, to tak naprawdę mógłby równie dobrze wywalić tą kasę w błoto albo w jakieś, nie wiem, do kosza, albo dać komuś tam. No, to jest dla mnie nie do pomyślenia. Ja tutaj za dużo driftuję, powinienem... O, Aston się rozpieprzył! Spadaj! Jestem czwarty, a zobaczcie, ci z tyłu cały czas tutaj mnie atakują. Ja mówię wam, naprawdę
pojedynki w tej grze są trudne. To nie jest, powtarzam, to nie jest NFS. Tutaj trzeba się skupić i dobrze pojechać, bo oni nie będą na nas czekać przed metą jak w Need for Speed The Run. Oni po prostu będą jechać najlepiej jak potrafią, te boty. I nawet na trybie multiplayer jest z tym realny problem, żeby ich pokonać. Korwetka ZR1 do piachu. Ona jeszcze mnie wyprzedzi nie raz. Tutaj jest wiele takich zakrętów, gdzie będą mnie brać. Ooo! Bardzo łatwo wpaść w poślizg, szczególnie jak się dużo nitra używa na zakrętach nierównej powierzchni, nawierzchni. O, już nie mam nitra, szkoda. No, niech się trochę naładuje, użyję sobie na podjazd, który zaraz tutaj będzie. Moim celem w tej misji jest ukończyć wyścig jako pierwszy. I to jest trudna rzecz, bo naprawdę ci z przodu jadą nieźle, a ci z tyłu cały czas gdzieś tam mnie doganiają, więc... jest ciężko pod tym względem. Okej, tu mamy spory podjazd, na którym mogę właśnie nadrobić nitrem. Okej. Teraz trzeba tutaj uważać, bo będzie rzucało. Okej. Zobaczcie, oni nawet tu mnie wyprzedzają, się spychają jeszcze. Dalej, McLaren. Ekstra. Jestem nadal pierwszy, ale to i tak jeszcze nie koniec tej zabawy. Oni mogą mnie tu jeszcze zramować, zepchnąć, a tu jest ciężko. Tutaj trzeba jechać bardzo ostrożnie i szybko przy okazji. Także jeśli to wygram, naprawdę możecie bić mi brawa, bo jest ciężko. Udało mi się to wygrać, w sensie mój kolega wygrał to, ten wyścig, a ja dostałem punkty tak jakbym wygrał, ukończył to zadanie. Ale to nie jest to samo niż jakbym po prostu sam tutaj zadziałał. Cholera, znowu mnie atakuje ten Mercedes. Nie no, bardzo ciężko jest, bardzo ciężko. To już ostatnie zakręty, więc muszę tu przykoksić. Ja pierdziu! No już ich nie dogonię, nie ma szans. To już przedostatni punkt. No jakaś rzeźnia to jest. Masakra po prostu. No zobaczcie, tu już jest meta i oni... To nie jest NFS, powtarzam wam, zobaczcie, oni tu nie zwalniają, mnie jeszcze bardziej dopieprzają gazu. O. I koniec. No nie ukończę tego, za cholerę. Ciężka ta gra jest. Dobra. Moi drodzy, pojedziemy sobie coś jeszcze. Zaraz. Aha, właśnie. Ja miałem sprawdzić coś, bo... w którymś tam odcinku sprawdzaliśmy, czy da się driftować, no właściwie dało się driftować moim pięknym chargerkiem wyczynowym na ośnieżonych drogach, a czy da się na jakichś takich nieośnieżonych? Tutaj coś mamy, zobaczcie. Nie? Tu się przejedziemy, zobaczymy. Wezmę sobie skrzynię manualną. Ej, chwileczkę, to jest asfalt? Chyba asfalt, ale bardzo dziwny. O kurde, joko wielka góra, najpierw musimy pod nią w ogóle podjechać. Wow. Ej, to nie jest chyba asfalt. Zobaczymy, czy da się tutaj driftować. Wow! Może nie będzie tak źle. To jest na razie skrzynia automatyczna, więc... Ale i tak mam zbyt dużo trakcji, o. Może być ciężko, chociaż z górki powinno pójść lepiej. I myślę, że to jest też kwestia ulepszenia sobie tego mojego samochodu. W sensie jak dam mu lepsze części, to on będzie pewnie nawet na tej szutrowej trasie tutaj ładnie driftował. Chociaż i tak już ładnie się ślizga dosyć. O kurde, tu jakiś jelonek sobie biega. Okej, zdaje się, że jestem już w miarę na szczycie. Zmienię sobie teraz... na sterowanie, na skrzynię biegów ręczną. No i próbujemy. Okej, czyli tak, dwójeczką driftujemy.
reaguje. Oj, tutaj dużo więcej trakcji jest. Nie da się już tego ślizgu robić takiego ładnego. Ale i tak jakoś wychodzi, tylko to już nie jest taki, wiecie, takich kątów się tutaj nie zrobi raczej. A spróbuję trójką. Nie, trójka odpada. Musi być dwójka. Jeszcze ten samochód jest za słaby, wiecie. Ale spokojnie, ja go sobie tutaj ulepszę jeszcze. Wow. Czyli, no, ciężej jest troszeczkę na takiej trasie, ale trochę kasy i tak zarobiłem. 316 baksów. No dobra. A weźmy sobie tutaj te lodowe obszary. Tu jest, zobaczcie, tutaj coś jest zajebistego. Wow! Ale to nie jest chyba asfalt. To chyba nie jest asfalt, moi drodzy. To jest chyba jakaś polna. A to w ogóle przebiega przez jakieś góry. To jest polna? Chyba polna. Teraz. Tutaj jest, tu się ona gdzieś zaczyna, tu się zaczyna. To nic, tu już się mogę teleportować. Wow, to jest w ogóle takie zawijasy normalnie. Tak, to jest chyba polna. O, ale się śliska. Nie, no to już jest taka, już nie jest asfalt. Nie, tu już będzie za bardzo nad sterownię. A to może... Gdzie tu jeszcze może być? O, tu coś jest. Króciutko. Ale też to jest... Nie, tu już jest asfalt. Bardzo dobrze. To tu muszą być jeszcze jakieś zawijasy. O, sporo tu tego jest. Można jeszcze ogarnąć. Nie, tutaj coś było. Tu coś było fajnego. Tu jeszcze można podliftować jakoś. Zobaczmy tu. Szybka podróż. Okej. Jedziemy pod górę. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. O tak. Już czuję, że tu będzie spoko. Wow. Oj, coś czuję. Że spędzę tu trochę czasu. Opa! Cholera. Wsteczny. Jedynka. Dobra. No, myślę, że tu będzie ciekawie. Ja już sobie tamten jeden obszar, gdzie są też bardzo fajne zawijasy, obczaiłem dobrze. I tam jest mi łatwo, ale tu może być ciężko. I chyba będzie nawet ciężko. O kurde. Tak, tu będę sobie dzisiaj chyba ćwiczył drifty. Zobaczcie, jest tutaj kawałek. Ohohohoho. Tu się nauczyć będzie ciężko, tyle wam powiem. No dobra, ale próbujemy powiedzmy odtąd, no. Oh shit! Wywalaj to strasznie, źle podjechałem. I... Ej, karetkę, co ty tu robisz? Oh. Oh yeah. No jakoś to wyszło. Chyba. Nie wiem, to jeszcze nie jest perfekt. Nie ma się co rozpędzać, bo jak za szybko będę jechał, to po prostu wylecę z tego zakrętu i tyle z tego będzie. I przester. Cholera. Jeszcze raz. Zajebiste. No dobra, odwracamy się. Tu już mi tyle rozpędu wystarczy. Zobaczcie, ja tu ruszam po prostu z dwójki. Oh shit. Dobra, jedziemy do samego końca. Może się coś jeszcze uda tutaj wydriftować. Nie, to już bardziej power slide niż drift. On musi cały czas zmielić. Coś będzie z tego? No nawet całkiem nieźle poszło. Dobra. I
No tak, tak sobie. Łapie pobocze, kurde. Nie dużo się tu kasy pozarabia, no ale... Oczywiście tam na tych zakrętach, gdzie już poznałem je dość dobrze, to szło mi lepiej, no ale chodzi o to, żeby uczyć się nowych rzeczy, a nie ciągle robić to samo, prawda? Tu jest jakiś długi ten zakręt, spróbujmy. Wow! Oh yeah! Pięknie! Zobaczcie na to! Tak... Tak... I... Trójką trochę... Jest ciężko, jest strasznie ślisko. Spróbujcie sobie w tej części świata zrobić ładny drift. Jest trudno, jest trudno. Nie wiem, jakimi samochodami tam driftujecie. O kuźwa, co ten zrobił? Napiszcie mi w komentarzach właściwie, jakich samochodów używacie do driftu. Ja na razie mam Chargera, chociaż nie ukrywam, że chcę też spróbować sobie innych, ale to później. Później sobie spróbuję jeszcze na pewno. Ale piszcie mi właśnie, jestem ciekawy, czym wam tam drifty wychodzą najlepiej. No mi jak na razie Charger bardzo spasował. Chociaż też nie ukrywam, że mam go dobrze stuningowanego. O, tu jest ciasno, tu jest fajnie. Wow! Oj, za bardzo się wracam i przester. Koniec. Dobra, i jeszcze. Ostatni nawrót, można powiedzieć. Wow! Trójka! I lecimy. Czy tu będzie jeszcze coś fajnego od driftowania? Powinno być. Tutaj coś jest, ale tu już pewnie wylecę. A może nie? Wow! Nieźle! O, i tu chyba będzie koniec. Wow! Tu jeszcze coś jest dalej. Zobaczcie, w tych górach można bez przerwy, kurczę, kocić. Tam jakiś lisek biega, koślawo. Już nie mogę się powstrzymać, żeby ciskać gaz do końca. Ale jest ciężko, naprawdę. Spróbujcie sobie. Nie jest to łatwa sprawa. Chociaż jest bardzo, bardzo fajnie. Ja sobie teraz właściwie zmieniłem czułość sterowania. Powinienem ją zwiększyć, bo powiem wam, że na tej czułości sterowania bardzo podwyższonej ciężko się jeździ. Trzeba ją zmniejszyć, ale driftuje się za to lepiej, bo można szybciej zrobić nawrót, czy odbić po prostu w odpowiednią stronę. I dzięki temu łatwiej zapanować nad przesterami różnymi, tak? Sporo się zarabia na tych driftach, tak na marginesie. Ja teraz sobie przejechałem, to zarobiłem chyba z 5000? No nie wiem. Gdzieś koło tego, tak myślę. Oh yeah, woo! Bar! Oj, sorry ludzie. No dobra, moi drodzy. Zajechałem do jakiegoś tutaj obozowiska. Powiedzmy, kurortu. Dobra, moi drodzy. To tyle dzisiaj z The Crew. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa!